Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, poniedziałek, 20 lutego. W dniu dzisiejszym przeprowadzimy sobie analizę Bitcoina i jak zawsze rzucimy okiem na perspektywę krótkoterminową, średnio-długoterminową oraz perspektywę makro. W dzisiejszym odcinku również rzucimy okiem na perspektywę Wyckoffa i Wall Street Cheat Sheet. Było sporo pytań, tutaj akurat macie jeden komentarz od kolegi Piotra. Czy powrót do poziomu 25200 przekreśla Wyckoffa i Wall Street Cheat Sheet? Także w tym odcinku również na samym jego końcu rzucimy sobie okiem na Wall Street Cheat Sheet, na wykres i oczywiście też na Wyckoffa i powiem Wam, jak ja to widzę. Także jeżeli jesteście zainteresowani, jak zawsze zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, jak zawsze pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmiku, nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, a samo wideo ma charakter informacyjny. Nie przedłużając, zaczynamy na 4-godzinnym interwale. W ostatnim odcinku, który nagrałem bodajże w sobotę rano dla Was, omawialiśmy sobie tutaj ten ruch, tak? I mówiłem Wam o tym, że jest tutaj bardzo pozytywne volume. Jak na sobotę, bardzo zaskakujące volume, tak? Dlatego, że weekendy są to raczej momenty, kiedy trading słabnie, kiedy dużo traderów nie traduje, kiedy jest sporo manipulacji, sporo kombinacji i takich różnych rzeczy. I mówiłem oczywiście o tym, że jeżeli volume się utrzyma, i powtarzałem to 3 razy, spodziewałbym się tego większego ruchu ABC, tak? Jak widzicie, po raz kolejny testowaliśmy tutaj tą świecą, ten poziom 25 tysięcy, tą falą B 25200. Ci, co oglądają, wiedzą, jak kluczowy jest ten poziom 25 000, 25200, tak? Oczywiście tutaj po odrzuceniu na tym szczycie fali A spodziewaliśmy się tego ruchu korektywnego. Widzicie, że zobaczyliśmy niejako boczniaka i dopiero ten ruch korektywny przyszedł tutaj, więc będziemy musieli troszkę sobie to przestawić. Ok. Moim zdaniem ten ruch potencjalny ABC do góry wciąż jest w grze, jeżeli zobaczymy odpowiednie volume. Tak? Już chyba wiecie, że trzeba naprawdę sporo volume. Potrzebowaliśmy w ogóle bardzo dużo volume, żeby tymi wszystkimi szczytami mozolnie starać się dojść do tego poziomu 25 tysięcy. Później zobaczyliśmy korektywny ruch, zbudowaliśmy odpowiednio fundamenty i odpowiednie tutaj momentum, by wrócić i w końcu dotknąć tego poziomu 25 tysięcy, 25 200, tak? Warto powiedzieć, że taki plan był już na kartach 19 stycznia, ok? Także tutaj naprawdę bardzo dużo volume było potrzebne, żebyśmy my w ogóle mogli się zbliżyć do tego poziomu, tak? Także myślę, że nie muszę tutaj mówić, jak ważny jest ten poziom 25 tysięcy, 25 200. Mówiłem o tym w ostatnim odcinku, mówiłem o tym 5-6 odcinków temu, kiedy również poświęciłem odcinek właśnie na omówienie tego poziomu 25 tysięcy, 25 200. I uważam, że będzie tutaj potrzeba sporo volume, żeby przebić ten poziom, tak? I żeby ta fala C mogła tutaj zamknąć się powyżej tego poziomu. Czy jako twarde zamknięcie, ok? Czy jako chwilowy fake out? Jednak no będzie tutaj potrzeba sporo volume. Widzimy, że volume nam troszkę wróciło tutaj w nocy, ok? Z tym, że traciliśmy kluczowe wsparcie, więc to był wykup, ok? Tutaj były krótkoterminowe punkty zakupowe, dlatego widzicie taki wzrost na volume i dlatego ta świeca, która mam nadzieję jest tutaj widoczna, ona wygląda w taki sposób, że ma ciało i ma taki bardzo długi knot, tak? Więc kiedy cena wybiła krótkoterminowe punkty zakupowe, bądź też punkty wejścia w lewar, ona została momentalnie wciągnięta do góry, dlatego to ciało wygląda tak i dlatego ten knot wygląda tak. Zawsze Wam powtarzam, żebyście zwracali uwagę na knoty. Knoty dają nam bardzo dużo sygnałów, tak? One oczywiście pokazują krótkoterminowe, długoterminowe volatility. Więc jest to ważna tutaj kwestia. Do tego nasz tutaj dołek C i nasz dołek B, widzicie, że robimy wyższe dołki, tak? Tutaj wprawdzie nie zrobiliśmy wyższego szczytu, co niejako tutaj powoduje, że
Możemy tutaj tworzyć taką formację ascending triangle, przepraszam, symetrycznego trójkąta. Sam symetryczny trójkąt jest tutaj oczywiście formacją kontynuacyjną, tak? Więc jeżeli jesteście w trendzie wzrostowym i wchodzicie do trójkąta symetrycznego, teoretycznie, jeżeli volume pozwoli, ok? Jeżeli volume pozwoli, wybijacie się ku górze. I tak jak powiedziałem Wam ostatnio, zwróćcie uwagę na volume, a będziecie ocaleni, tak? Volume definiuje, czy Wasze breakouty są faktycznymi breakoutami, czy okazują się fakeoutami, tak? Także tworzy nam się tutaj symetryczny trójkąt potencjalnie, to, że mamy wyższe dołki i to, że potencjalnie powinniśmy kontynuować trend wzrostowy, to nie znaczy, że tak będzie, bo jeżeli volume na to nie pozwoli, to po prostu będzie hit, fiflok i zawijka w dół, tak? Tym bardziej, że musicie pamiętać, im dłużej walicie głową w ten poziom 25 tysięcy bez sukcesu, tym większe szanse, że cofniemy się w dół. Podobna sytuacja miała miejsce tutaj. Bardzo długo uderzaliśmy głową w poziom 23700, patrząc na największą liczbę dotknięć i oczywiście musieliśmy zejść w dół do kluczowego wsparcia. Ten boks tutaj mój był narysowany już wieki temu, by zbudować momentum. Jeżeli nie przebijemy się tutaj, my również będziemy musieli wrócić gdzieś do któregoś poziomu, by zbudować momentum i spróbować wrócić do tego poziomu, tak? Także miejcie to na uwadze. Ja osobiście uważam, że wciąż jest potencjalnie na kartach tutaj to pchnięcie powyżej 25200. Tym bardziej, że jak zobaczycie chociażby na nasz oscylator stoku RSI, on jest bardzo mocno niedowartościowany, nasze momentum jest bardzo słabe, jednak money flow, bym powiedział, jest w takiej strefie neutralnej i RSI też jest w strefie neutralnej, także bazując na samym RSI i bazując na samym money flow, na dobrą sprawę możemy iść do góry i na dół, tak? Jedyna indykacja tutaj, że to może być ruch do góry, przewaga na to, że może być to ruch do góry, oprócz tego, że są to wyższe dołki, jest też tutaj ten nasz stok RSI, tak? Ja, prawdę mówiąc, nie jestem tutaj w żadnej pozycji. Raczej tutaj obserwuję, co się wydarzy. Widzicie, że jeżeli udałoby nam się przebić poziom 25200, patrzymy tutaj na ten cel w okolicach 26700, tak? To byłby nasz tutaj cel techniczny, bazując na FIBO. Ja myślę, że jeżeli dłużej będziemy tutaj się miotać w okolicach tego poziomu 25200, ja tutaj spróbuję to przyshortować, tak? Jeżeli uda nam się przebić, wtedy oczywiście gramy longa. Jeżeli chodzi o nasze średnie kroczące, bardzo ładnie trzymamy wsparcie tej dwudziestki, co też napawa tutaj potencjalnie kontynuacją. Ale tak jak powiedziałem, jesteśmy w takim momencie, że tutaj volume. Jeżeli nie będzie wystarczającej siły zakupowej, to po prostu zejdzie w dół, tak? Tak jak to miało miejsce tutaj, ok? Musi to zejść do punktu, w którym wejdzie nowe liquidity. A jak już o liquidity mowa, jak włączymy sobie nasze liquidity pools, to zobaczycie, że mamy dwa liquidity pule nad głową. Jeden mniejszy, który nam się tutaj pojawił dopiero co, i jeden ten większy, tak? Więc jeżeli chodzi o zdobycie nowego liquidity, widzimy, że pchnięcie do poziomów 25200 wprowadzi nowe liquidity na rynek. Jest tutaj prawdopodobnie, moim zdaniem, jest to duży punkt sprzedażowy i potencjalny punkt do shortowania, tak? Bo tak jak powiedziałem, jeżeli będziemy tutaj dłużej hasać przy tej linii, przy tym punkcie oporowym, ja oczywiście też bym tutaj chciał wejść w shorta. A zaś tutaj jest ten wyższy liquidity pool, który też idealnie zlewa się z naszym poziomem 1.618 FIBO. Także oczywiście oba one są na kartach jako potencjalne punkty wybicia. Kwestia tego tylko, czy będzie volume. Jak zobaczycie w dół, ponowne zejście do strefy między 20800 a 21500 również oferuje tutaj nowe liquidity. Dobra, jeżeli chodzi o pozycję krótkoterminową, to jest to. Przechodzimy dalej, interwał dzienny. Z punktu interwału dziennego dwie rzeczy. Mieliśmy ostatnio niedowartościowany RSI, mieliśmy niedowartościowany stok RSI, mieliśmy niedowartościowany money flow. Omawiałem wykresy, jak ja czytam, jak ja widzę
ich priorytetowość, dlatego też uważałem, że z interwału dziennego powinniśmy zobaczyć odbicie, by później w kolejności zobaczyć korektę, tak, na interwale długoterminowym. Jak widzicie, ten ruch do góry przyszedł. Rozmawialiśmy też o tym, że miało to potencjalnie wyglądać tak, mogło to potencjalnie wyglądać tak, no bo nikt nie wie, jakie będzie volume, tak, jaka będzie siła zakupowa. Także tutaj z tej perspektywy, jeżeli chodzi o dzienny interwał, ten ruch się rozegrał. No i w tym momencie patrzymy w drugą stronę, tak? Mamy przewartościowane money flow, mamy przegrzane momentum, no i niejako nasze RSI dochodzi do punktów bliskich overbought, tak? Więc tutaj potencjalnie spodziewalibyśmy się na ruch korektywny, bazując na naszych oscylatorach. Dla mnie najgorsze z tego punktu, z tego interwału dziennego jest to, że mamy taki umowny podwójny szczyt. OK, i o tym Wam też mówiłem w ostatnim odcinku. Po tym, kiedy zostaliśmy odrzuceni o tutaj, zobaczyliśmy taki korektywny ruch. OK, jak sobie pomierzymy ten ruch, docelowo było to no, 40, 38-39%, tak? Jeżeli założylibyśmy, że jednak sentyment na rynku jest taki, że dołek za nami i że lecimy do nieba, więc jeżeli miałaby być to 20% korekta, liczymy 50%, tak? 50% tamtej korekty, czyli 40-20, no to tak czy siak, tak jak mówiłem, zejście tutaj korektywne pomiędzy 20,5 tysiąca, a na dobrą sprawę 18,5 tysiąca, moim zdaniem, jeżeli ten podwójny szczyt się rozegra, a ci, co mają pojęcie jakieś o analizie technicznej, wiedzą, jak negatywny jest podwójny szczyt, szczególnie kiedy odbijacie się od tak kluczowego poziomu, jak poziom 25 200. Myślę, że tutaj potencjalna korekta jest na kartach. Oczywiście przebicie tego poziomu jakby rzuca inną perspektywę, tak? I tutaj o tym również rozmawialiśmy. Dla nowych osób przypomnę, mamy bardzo, bardzo niski wolumen między tutaj poziomem 25 200 a 28 tysięcy. Dlatego też uważam, że potencjalne pchnięcie, jeżeli zobaczymy zamknięcie jednotygodniowe, dwutygodniowe powyżej 25 200, albo chociaż jeden solidny tydzień, uważam, że to pchnięcie pod 28 tysięcy powinno być dość szybkie, dlatego że po prostu nie ma tutaj żadnego oporu, tak? I widzicie, że ten spadek również to potwierdza. Krecha w dół, tak? Na dwa razy poszliśmy, więc takie wejście na dwa razy również jest realne. Czyli dwa dni spadaliśmy, dwa, trzy dni. I tutaj dwa, trzy dni również możliwe jest takie pchnięcie. Chociaż kwestia tego, ile będzie volume, tak? Bo tutaj wtedy volume sprzedażowe było duże. Pytanie, jak duże byłoby volume zakupowe. Także tutaj na pewno po raz kolejny dochodzimy do punktu, w którym ten poziom 25 200 definiuje dwa makro, no średnio długoterminowe ruchy, tak? Ale dla mnie tutaj ta kwestia podwójnego szczytu, nie to, że nie daje mi spać po nocach, ale jest to coś, co po prostu bije po oczach i coś, co powoduje, że powinniśmy być tutaj ostrożni, tak? Lecimy dalej. Tygodniowy interwał, mieliśmy tygodniowe zamknięcie. No i widzicie, że z perspektywy tygodniowej no jest ta kwestia, o której mówiłem, przewartościowane money flow, przewartościowane momentum, przewartościowane RSI, tak? Także tutaj oczywiście z perspektywy makro nic się nie zmieniło, wciąż spodziewamy się tutaj potencjalnej korekty. Jeżeli chodzi o nowe tygodniowe otwarcie, one było poniżej tego knota, wprawdzie ciało nowej świecy jest wyżej w zeszłej świecy, no jednak knot ewidentnie wybił wyższy poziom, tak? Także tutaj nie chcę powiedzieć, że nowe otwarcie jest negatywne czy pozytywne, ja bym powiedział, że jest z mojej perspektywy neutralne, tak? Jednak warto podkreślić, że jak wrzucimy sobie nasze średnie kroczące, widzicie, że ten poziom 25 200 to nie jest już tylko punkt pivotowy tego szczytu i dołek tego zjazdu, OK, czyli to lokalne, to było nasze lokalne swing low w maju zeszłego roku. To jest też punkt oporu, w którym krzyżuje się w dead crossie 200 i 50 średnio krocząca na makrointerwale, tak? I to jest kolejny powód, dla którego ten punkt jest tak ważny, OK? Bo odbicie się od tego punktu może doprowadzić tutaj do
do tej korekty, o której wspomniałem, tak? A najprawdopodobniej doprowadzi. Dopiero przebicie tego punktu może dać nam tutaj perspektywę prowzrostową do tych poziomów 28 tysięcy. Tutaj jest jeszcze nasza tygodniowa setka na 27 800, więc to byłby pierwszy punkt oporu, tak? W tej pustej potencjalnie przestrzeni. Także zwróciłbym uwagę też na to, jak wrzucimy liquidity pulę, to zobaczycie, że jesteśmy w takiej strefie, gdzie nie ma ogromnego liquidity. Co to znaczy? Widzicie, że ogromne liquidity, bardzo duże liquidity jest poniżej 17300. Okay? Także w przypadku makrokorekty to są punkty, gdzie tutaj będą bardzo duże zakupy. Okay? Czyli na obecną chwilę z perspektywy tygodniowej są to poziomy od 17300 w dół. Jeżeli zaś zobaczycie na perspektywę prowzrostową, to zobaczycie, że makro punkty sprzedażowe są od 35 tysięcy w górę. Od 35, przepraszam, od 31,5 tysiąca. To już popłynąłem z marzeniami. Także od 31,5 tysiąca są makro punkty sprzedażowe, tak? A pomiędzy nami są mniejsze liquidity pule, tak? Tutaj jest jeden, tutaj są dwa i tutaj są dwa, tak? One są mniejsze, jednak one, patrząc na to, że jest to tygodniowy interwał, będą oczywiście stanowiły tutaj potencjalne punkty czy też odbicia, czy też bounce'u, tak? Bo tak to potencjalnie działa, jeżeli chodzi o liquidity pool. No i widzicie, że ten duży jest tutaj na poziomie 25 200, ten drugi jest bliżej tutaj 26 600, 27, tak? Jeżeli chodzi o te dolne, one są od 21,5 do 21,100. I ten niżej jest od 20200 do 20,5. Także to są potencjalne punkty, które będą przed nami w momencie, kiedy poznamy dalszą decyzję, tak? Co tutaj dalej się wydarzy. W przypadku korektywnego ruchu makro spodziewalibyśmy się wybicia tych liquidity puli. W przypadku impulsywnego ruchu makro spodziewalibyśmy się wybicia tych liquidity puli. Dlatego, że jeżeli nie ma wystarczająco płynności na rynku, cena podąża właśnie za liquidity. Jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, ale cena podąża za pieniędzmi, tak? Można tak powiedzieć. Za nową płynnością, bo za pieniędzmi to nie jest do końca prawdziwy, jakby realny zwrot, tak? Ale podąża tam, gdzie może po prostu wciągnąć nowe liquidity na rynek. Ok? Także z tej perspektywy tygodniowej wiele się nie zmieniło. Jest to tygodniowy interwał, jedna świeczka to tydzień. Więc oczywiście jesteśmy tutaj wciąż przewartościowani i moim osobistym zdaniem wciąż zanosimy się na jakąś makrokorektę, tak? Oczywiście, jeżeli przebijemy i jeżeli tygodniowa świeca, najlepiej dwie, tak jak powiedziałem, zamkną się powyżej tego poziomu 25 200, będziemy mieli tutaj nasze confirmation i nasze confirmation candle, że obecnie 25 200 jest już naszym wsparciem i lecimy w okolice 28, tak? Jak na razie pozostawałbym ostrożny, schowałbym katalogi do Lambo na razie jeszcze do szafy, dlatego że no nie wiemy, co się dalej wydarzy, tak? Dobra, i na sam koniec rzucimy sobie okiem na Wall Street, na Wyckoffa i na Wall Street Cheat Sheet. Jeżeli chodzi o Wall Street Cheat Sheet, moim osobistym zdaniem, i o tym też mówiłem wcześniej, mimo tego, że patrząc na ten schemat, czy też na ten schemat, na schemat ze sprężynką, bądź też na schemat bez sprężynki, widzicie, że moment, w którym macie automatic rally, ok, czyli tutaj mamy ten punkt automatic rally, widzimy, że no niejako te szczyty, ok, one nie powinny wychodzić tutaj wysoko powyżej automatic rally, czyli tego automatycznego odbicia, nie? Ale powinny być też poniżej tego szczytu i to jest ten szczyt, ok? Ja mówiłem Wam o tym i przestrzegałem, że jest to schemat manipulacyjny, ok? Więc oczywiście to nie jest tak, że on musi się rozegrać jeden do jednego, ok? To może być manipulacja wewnątrz manipulacji. Dlatego ja osobiście uważam, i o tym też mówiłem, że dopóki nie zamkniemy się nowymi dziennymi świecami powyżej poziomu 25 200, ja uważam, że ten schemat jest wciąż w grze. Ok? Musicie też zrozumieć, że analiza techniczna polega na tym, żeby wyjść troszkę poza kanony oklepanych tutaj, że tak powiem, teorii, bo rynek nie idzie według książki, tak? Osoby, które
mają troszkę więcej styczności ze mną, czy też są na Discordzie, ja zawsze mówię, co jest według książki, a co jest według rzeczywistości, tak? Jak będziecie przeglądać wykresy przez kolejny rok, dwa, trzy, zobaczycie 5-10 tysięcy wykresów, to zobaczycie, że to nie jest rozgrywane wedle książki, tak? Książkę każdy może przeczytać i oklepać książkę, ale tylko doświadczenie i obycie z tym rynkiem pozwoli wam tak naprawdę zrozumieć ten rynek, ok? Bo są takie sytuacje, kiedy nawet rozmawiam tutaj z szanownym kolegą Adrianem on przedstawia jakby swoją wersję, tak, że to prawdopodobnie rozegra się tak i tak, ale ja już to widziałem. Wiecie, ja już to widziałem kiedyś i wiem, że jest tutaj prawdopodobieństwo, że będzie inaczej, tak? I to jest też ważne, żeby zdobywać doświadczenie, jeżeli analizujecie rynki, starajcie się wyjść też trochę poza kanony książki. Robiłem też tutaj, zbierałem informacje odnośnie analizy technicznej dla osób na Discordzie. I jest dużo teorii, które są z lat 1978-1988. Wtedy nawet nie było rynku krypto, tak? I nawet bazując na rozmowach z ludźmi z pracy, oni analizują rynki tradycyjne. I oni w większości przypadków nie odnajdują się w rynku krypto, tak? Volatility jest większe, ruchy są bardziej agresywne, trzeba być bardziej przygotowanym, bardziej jakby nie wiem, mieć szerszą wizję, że tak powiem, tego wszystkiego, tak? Nie bez powodu słyszycie, że tydzień w krypto to są 3 miesiące na rynkach tradycyjnych. Także jeżeli czytacie jakieś książki, jakieś artykuły, zawsze weźcie poprawkę, że to nie idzie wedle książki, tak? Oczywiście są takie momenty w kwestii rysowania linii trendu i tak dalej, że są to książkowe układy, ale bardzo często rynek rozgrywa się poza książką, tak? I w książce o pewnych rzeczach się nie dowiecie. Wracając do meritum, przepraszam, się rozwinąłem za mocno. Moim osobistym zdaniem, z racji tego, że jest to schemat manipulacyjny, z racji tego, że nie ma tutaj mur beton powiedziane, że to musi tak się rozegrać albo wcale. Zresztą tych łajkofów widziałem już pełno. Wy pewnie jak przeglądacie interwały krótkoterminowe widzieliście też pełno łajkofów, bo one się rozgrywają na każdych interwałach i w pewnym momencie z reguły jest odklejenie od tego fraktalu, tak? No i pytanie, czy to nie jest właśnie odklejenie od tego fraktalu, tak? Czy wciąż, mimo tego, że ta cena dobiła do tego szczytu, gdzie nie powinna tego zrobić, według tego schematu, czy nie jest to swoiste ubieranie ulicy, tak? I tak jak powiedziałem, ten podwójny szczyt na tym kluczowym oporze bardzo mocno rzuca się w oczy, tak? I następstwem tego powinno być to. Ale patrzymy na volume. Tak jak powiedziałem, patrzcie na volume, a będziecie ocaleni. Także ja osobiście uważam i z mojej perspektywy Wyckoff nie jest jeszcze znegowany, ok? To jest moja personalna opinia. I oczywiście, jeżeli patrzycie tylko na schemat, jeżeli książka jest waszym mur beton wiedzy, wtedy oczywiście możecie podjąć tutaj argument i ja nie mam niczego na swoją obronę, żeby powiedzieć, że to nie jest znegowane, bo wedle schematu teoretycznie jest to znegowane, tak? Dlatego, że ten ruch nigdy nie powinien dojść do tego szczytu. Ale z mojej interpretacji, bazując na tym, co już widziałem przez ostatnie kilka lat na tym szalonym rynku, ja uważam, że jest to wciąż w grze i uważam, że to może być element, w którym ten fraktal trochę się odrywa od tego schematu i to ubieranie ulicy wciąż może tutaj trwać. Ok? Moje prywatne zdanie. Jeżeli chodzi o Wall Street Cheat Sheet, dla tych, co oglądają pierwszy raz, to jest Wall Street Cheat Sheet. To jest coś, co narysowałem w październiku bodajże. Widzicie, że wtedy byliśmy tutaj na capitulation i spodziewaliśmy się zejścia w anger, tak? Czyli tutaj w ten punkt. No i widzicie, że jak sobie to narysowaliśmy ponownie, przerysowaliśmy to, co narysowałem w październiku. No jeden do jednego praktycznie pokrył nam się ten ruch tego anger, tak? Czyli tej złości. Później spodziewaliśmy się mocnego odbicia. No i to odbicie przyszło. Ale po raz kolejny. Jesteśmy w takim punkcie, że jak zobaczycie na ten cheat sheet tutaj, ten szczyt nie powinien testować tego szczytu. On powinien być troszkę niższy, tak? No i tutaj interpretacja jest bardzo zbliżona, tak jak w przypadku Wyckoffa. Czy jest Wall Street cheat sheet znegowany, czy też nie? Ja uważam, że w tym przypadku może być, dlatego że jakby
Ja traktuję Wyckoffa jako typowy fraktal, typowy pattern manipulacyjny i kombinacyjny, tak? Tutaj rozgrywa się jakby psychologia rynku, ok? To jest troszkę inaczej, dlatego że to jakby definiuje też psychologię, sentyment, ok? Dlatego tutaj byłbym ostrożny w stwierdzeniach z mojej własnej strony, że to jest wciąż w grze. Ok, tak jak uważam, że Wyckoff jest wciąż w grze, tak tutaj bym podchodził troszkę do tego z większą ostrożnością i wcale w przypadku odklejenia się tego fraktalu nie stawiałbym na to, że musi przyjść depresja. Ok, ja uważam, że makrokorekta może przyjść, powinna przyjść, patrząc na sferę techniczną. Ale niekoniecznie tutaj rzucałbym wszystko na jedną szalę, że ta depresja musi przyjść, ok? Uważam, że ten szczyt, badający ten szczyt, zwiększa prawdopodobieństwo w przypadku Wall Street Cheat Sheet, które bazuje na psychologii rynków, no tak, market cycles i sentymentu, że mogło dojść tutaj już do odklejenia, tak? Także tak jak w przypadku Wyckoffa stoję za tym, że nie jest to znegowane w moim prywatnym odczuciu i że jest to ubieranie ulicy, tak tutaj uważam, że no jednak ta psychologia, ten sentyment rynku mógł tutaj doprowadzić do tego odklejenia, tak? Także takie byłoby moje zdanie obecnie, jeżeli chodzi o Wall Street Cheat Sheet i o Wyckoffa. Będziemy to jeszcze śledzić, na pewno pojawią się jeszcze pytania z Waszej strony, jak ja to widzę, albo żeby omówić potencjalnie czy Wyckoffa, czy Wall Street Cheat Sheet. Tak jak podczas ostatniej analizy mówiłem o tym, że niejako Wall Street Cheat Sheet wskazał nam ten nowy dołek, tą złość, bo tak jak powiedziałem, to jest z października, także macie kopiuj i wklej, co mówiłem w październiku. Oczywiście można się do tego odcinka cofnąć, bodajże był to 17 października. Będziecie mieli to omówienie na żywo. No ale widać, że ten dołek nam wskazał, tak? Pytanie, co będzie dalej. Ale ja osobiście podchodziłbym troszkę sceptycznie w tym momencie do samego Wall Street Cheat Sheet. Ale wciąż jestem tutaj, można powiedzieć, optymistą, że Wyckoff nam się rozegra, tak? Kwestia oczywiście tego, czy Wyckoff rozegra nam się ze sprężynką, czy też bez. Dla nowych osób, które oglądają, mamy dwa schematy. Ten po lewej stronie, który widzicie, uwzględnia sprężynkę, która doprowadza do nowych dołków, a ten obok nie ma sprężynki, który ma tak zwany LPS, czyli lower point. Tak? Dobrze mówię? Tak, lower point test. Och, wypadło mi z głowy, przepraszam. W każdym razie on dochodzi tutaj do poziomu 17600, tak, który mamy tutaj oznaczony. Także pierwszy jest ze sprężynką, drugi jest bez sprężynki, który na dobrą sprawę testuje poziom tutaj tego selling climax, tak, między selling climax a secondary test. Wedle tutaj wykresu jest to secondary test, czyli nasz drugi punkt testu, jednak wiemy, że w przypadku większej korekty knoty mogą zejść niżej, tak? Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jak zawsze mam nadzieję, że był wartościowy. Dziękuję za oglądanie, miłego dnia i do usłyszenia. Hej!